Rewolucję w budżecie gminy na 2011 rok przeprowadziła grupa radnych gminy Sitkówka-Nowiny podczas sesji, która odbyła się 26 stycznia. Przewodniczący trzech komisji Rady Gminy, wybrani w listopadowych wyborach, w przeddzień głosowania budżetu przynieśli wnioski z cięciami na łączną kwotę prawie 2,3 miliona złotych. Po głosowaniach kwota proponowanych oszczędności stopniała do około 1,5 miliona złotych. Według projektu budżetu, nad którym służby finansowe Urzędu Gminy pracowały od połowy września do połowy listopada, po stronie dochodów budżetowych zapisano kwotę ponad 39 milionów złotych, a po stronie wydatków ponad 48 milionów złotych. Zdaniem byłej skarbnik gminy Krystyny Idzik w projekcie budżetu dokonano niezbędnych cięć oszczędnościowych. Dokument pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. W związku z cięciami budżetowymi zagrożone będzie m.in. przejęcie przez gminę gruntów pod drogę w Słowiku Markowiśnie, gdyż radni usunęli kwotę przeznaczoną dla kolei na wypłatę odszkodowania za przejęcie tych gruntów. Radni skasowali także środki na rozbudowę kotłowni na osiedlu Nowiny oraz na termomodernizację bloku nr 16 w Sitkówce. O połowę ścięli okrojone już nakłady na promocję gminy, a o 15% budżet samego Urzędu Gminy. Po wprowadzeniu oszczędności podwyżki czynszów mogą dotknąć mieszkańców osiedla Nowiny i bloków w Sitkówce, gdyż radni o 20% zmniejszyli kwotę dotacji do wytwarzania energii cieplnej. Według służb Urzędu Gminy finanse gminy Sitkówka-Nowiny nie były i nie są w żaden sposób zagrożone. Czy zatem konieczne były cięcia oszczędnościowe? O to powinniście Państwo zapytać swoich radnych. 4 lata temu, gdy do Rady Gminy weszli nowi ludzie, przyjęli zaproponowany budżet, mówiąc, że nie jest to ich budżet, ale do następnego wypracują własne wnioski. Teraz mamy sytuację, w której wybrani 2 miesiące temu radni zaproponowali cięcia, które dotkną wielu mieszkańców gminy. Oglądacie Państwo pierwszy materiał informacyjny telewizji internetowej Nowiny. Za produkcję, sprzęt i emisję gmina nie zapłaciła ani jednej złotówki. Pomysł telewizyjny został zrealizowany przy okazji redagowania Głosu Nowin oraz gminnej witryny internetowej. Niestety również te gminne media czekają oszczędności, gdyż radni o połowę obcięli budżet promocyjny gminy, z którego są finansowane. Piotr Piestrzyński, Telewizja Internetowa Nowiny.